Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy kolejny eksperyment, dlatego stoi tutaj już nasza wanna, który zawsze używamy do eksperymentów z gadżetami do kąpieli. Dzisiaj będziemy używać czerwonego produktu Tinti, soli do kąpieli i kuleczek Orbis. Pomieszamy to w jednej wannie, zobaczymy co się stanie, czy warto tak mieszać. Najpierw nadajemy do wanny oczywiście wody, później wrzucimy kuleczki Orbis i na sam koniec wrzucimy sól do kąpieli. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy tutaj sól do kąpieli, a nie tabletki do rozpuszczania. Coś innego, coś nowego i zobaczymy, co się stanie. Najpierw wlewamy wodę. Później kuleczki, później sól. I zobaczymy, co się stanie z kuleczkami. Nie powinny się zafarbować, ale zobaczymy, co się z nimi stanie. Już się nagadałam, także zaczynamy. Szkoda czasu, jeszcze nic się nie wydarzyło i ciągle tutaj gadam. Także do roboty. Idziemy po wodę. Woda jest już w środku. I wrzucamy kuleczki kolorowe. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Może nie będę wrzucać wszystkich. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tak moglibyśmy to zostawić. Tak się można też kąpać. Są bardzo fajne w dotyku, ale woda jest lodowato zimna. Dzisiaj nie ma z nami cieseczkowego potwora. Na szczęście. Umówiliśmy go do dentysty, to poszedł. I tak to wygląda, zobaczcie. Już to bardzo ładnie wygląda. I teraz dodajemy, zrobimy trochę miejsca w środku może. Nie robi to zbyt wielkiej różnicy. I dodajemy teraz soli do kąpieli Tinti. Jak widzicie, woda zaczyna już przybierać czerwony kolor. I zobaczymy, co się dzieje. Woda barwi się na czerwono. I zobaczymy, co się stanie z tymi kuleczkami. Czy w ogóle coś się stanie? Czekamy. Dobrze, że nie ma naszego ciaseczkowego potwora. Nie mamy czasu, musimy pomieszać, bo zaraz tu przyjdzie, dlatego musimy szybko kończyć. Pomieszamy i mamy czerwoną kąpiel z kolorowymi kuleczkami. To jest bardzo fajny efekt, ponieważ widzimy tylko niebieskie kuleczki. I te fioletowe, może troszeczkę jeszcze widać żółtych, ale reszta właśnie znika w tej czerwonej wodzie. Zostawcie, niektóre stały się takie przezroczyste. Zobaczcie, wygląda tak, jakby było ich o wiele mniej. Fajny efekt. Tutaj widzimy jeszcze żółte, niebieskie. Czerwonych nie widać. Bardzo fajny efekt. Coś chociaż z tego naszego eksperymentu wynikło. I teraz sprawdzimy, co się stało z tymi kuleczkami. Czy się pofarbowały? O, zobaczcie. Nie. Zobaczcie, jak zanurzymy rękę pod wodę, to tej kuleczki nie widać, a jak się ją wyjmuje, to widać. Biorę kilka i nie pofarbowały się. Zobaczcie, biorę czerwoną i różową. Ach. Zanurzam i nie widać jej. Lepiej to wygląda na żywo. Kuleczki są glutkowate, spadają mi, nie mogę tego wam dobrze pokazać. Ale tych różowych i czerwonych nie widać. To jest bardzo fajny efekt, że one jakby znikają pod wodą, bo stapiają się z tym czerwonym kolorem. Kuleczki się nie zepsuły od soli i nie zabarwiły się na czerwono. Pozostały w swoim kolorze.
I właśnie najfajniejszy jest ten efekt, że czerwone i różowe kuleczki zniknęły, ale tego pewnie się spodziewaliście. Ale jest to taka fajna zabawa do wanny. Myślę, że eksperyment jest udany. Dobrze, że nie było potwora z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że potwór teraz tutaj nie wpadnie. Do zobaczenia. Czerwony kciuk w górę. Pa!